Skąd się wziął apartheid i czym był? Czołem, dzisiaj poruszymy bardzo interesujący temat, któremu jednak brakuje szerszego i rzetelnego omówienia na polskim YouTubie. Szczególnie w kontekście porównania z obecną sytuacją w Republice Południowej Afryki. Przed wydaniem własnej opinii prosiłbym o zapoznanie się z całym materiałem. Jestem przekonany, że Wam się spodoba. Dodatkowo chciałbym zachęcić Was do zasubskrybowania kanału, żeby zawsze być na bieżąco z nowymi i ciekawymi vlogami. Polecam także inne filmy, do których linki zostawiam w opisie. Jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, który mógłbym dla Was nagrać, to wszystkie swoje sugestie proszę umieszczajcie w komentarzach. A teraz przechodzimy już do właściwego tematu. Najprostsze definicje encyklopedyczne nie wyczerpują tematu ani nie odpowiadają na wiele rodzących się w trakcie lektury pytań. Możemy bowiem przeczytać w nich, że apartheid był ideologią głoszącą konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych ras, a także bazując na tej teorii system polityczny panujący w Republice Południowej Afryki do połowy lat 90. XX wieku, oparty na segregacji rasowej. Sam wyraz apartheid pochodzi z języka Afrikaans, który wyewoluował z języka niderlandzkiego, oznacza mniej więcej tyle co rozdzielność. W języku polskim przyjęło się wymawiać apartheid zamiast oryginalnego apartheid i w takiej formie będę używał tego wyrazu. No dobrze, ale jaka była geneza tego zjawiska? W poszukiwaniu odpowiedzi musimy cofnąć się do początków białej kolonizacji południowych krańców Afryki. W XVII i XVIII wieku do kolonii przylądkowej zaczęli przybywać głównie holenderscy, flamandzcy i fryzyjscy kalwiniści, ale też niemieccy luteranie i francuscy hugenoci, czyli różne grupy protestanckie z Europy. Kalwinizm był bardzo surową odmianą protestantyzmu. Zakładał ciężką pracę, skromne życie i duży konserwatyzm społeczny i obyczajowy. A co bardziej istotne, kalwinizm od swojego założyciela Jana Kalwina głosił teorię predestynacji, mówiącą o tym, że jedni ludzie przeznaczeni są od urodzenia do zbawienia, a inni do wiecznego potępienia. Ta groźna także w doczesnych skutkach herezja odegra bardzo dużą rolę w dalszym przebiegu omawianych wydarzeń. Wiek XIX natomiast to czas tworzenia się z potomków osadników zwanych burami, od holenderskiego bur, czyli rolnik, farmer, odrębnego narodu o bardzo silnym poczuciu własnej tożsamości. Afrykanerzy będą nazywać siebie jedynym białym narodem Afryki. Ale jak do tego dojdzie? Na początku XIX wieku Brytyjczycy w ramach kolonizacji południowej Afryki będą w coraz bardziej uciążliwy sposób chcieć podporządkować sobie innych mieszkańców tych obszarów, także burów, czyli potomków białych osadników. Zastosują politykę represji i dyskryminacji. W odpowiedzi na to burowie w latach 30. i 40. XIX wieku rozpoczną tzw. Wielki Trek, czyli wędrówkę z kolonii przylądkowej w głąb afrykańskiego interioru, w celu walki o własną niezależność i przestrzeń do życia. Przywódcy burscy, tacy jak Cyril Sellers, szukali analogii pomiędzy sytuacją starożytnych Izraelitów, a współczesnych im burów. I tak rządzona przez Brytyjczyków kolonia przylądkowa to Egipt, czyli dom niewoli, interior Afryki to ziemia obiecana, burowie to naród wybrany, a Wielki Trek to wędrówka do tej ziemi obiecanej. Murzyni to potomkowie Hama. Tutaj wchodzi taki bardzo przykry rechot historii, bo z kolei w czasach I Rzeczypospolitej polska szlachta Hamami nazywała chłopów i podobnie jak burowie pochodzeniem od Hama, czyli jednego z synów Noego starotestamentowego, usprawiedliwiała ich niższość i podległość, a także brak jakichkolwiek praw publicznych. Kolejnym etapem zmagań Brytyjczyków i burów były tak zwane wojny burskie. Pierwsza z nich miała miejsce w latach 1880-1881, druga zaś w latach 1899-1902. Burowie, zwani także Afrikanerami, walczyli zbrojnie o niepodległość bądź utrzymanie tejże. Jako pierwsi też byli ofiarami współcześnie rozumianych obozów koncentracyjnych, w których byli zamykani przez Brytyjczyków. Po drugiej z wojen burowie otrzymali szerokie samorządy i jako Afrykanerzy przejęli główne pozycje gospodarcze w utworzonym w 1910 roku Związku Południowej Afryki, który otrzymał status dominium Wielkiej Brytanii, czyli czegoś pomiędzy samorządną kolonią a suwerennym państwem. Całkowita niepodległość republiki to rok 1961. Reasumując,
Represje zewnętrzne, mit założycielski Wielkiego Treku, dwie krwawe wojny, wspólny język Afrikaans powstały z niderlandzkiego plus silna kalwińska indoktrynacja doprowadziły do powstania zupełnie odrębnego białego narodu na południowych terenach Afryki. Narodu zwanego Afrykanerami. Dodatkowym czynnikiem katalizującym cały proces była długa i daleka izolacja Afrykanerów od reszty białych narodów świata, z tymi europejskimi na czele. W takich warunkach ideologia, system polityczno-prawny był bardzo łatwy do przewidzenia. W 1948 roku wybory niespodziewanie wygrywa Partia Narodowa, której założenia opierają się na afrykanerskim nacjonalizmie, religijnym kalwinizmie, społecznym konserwatyzmie i polityce opartej na separacji rasowej. Co zresztą jest wyrazem nastrojów panujących wśród Afrykanerów. Zaczęto wprowadzać kolejne restrykcje, które zainicjowały politykę apartheidu. W 1949 zakazano małżeństw mieszanych, to jest pomiędzy przedstawicielami dwóch różnych ras. Rok później zakazano wszelkich kontaktów seksualnych pomiędzy takimi osobami. Całe społeczeństwo podzielono według klucza rasowego na osoby białe, czarne, kolorowe i inne. Wprowadzenie polityki apartheidu zostało umożliwione także przez ustawę o spisie ludności z roku 1950. System apartheidu został wzmocniony przez serię praw z lat 50. XX wieku. Ustawa o zbiorowej przestrzeni przypisała poszczególnym rasom oddzielne strefy mieszkaniowe i komercyjne. W latach 50. powstaje także koncepcja homelands, czyli de facto odrębnych państw dla ludności czarnej. Państwa te nazywać się później będą bantustanami, od wyrazu bantu określający zbiór ludów negroidalnych tworzących czarną społeczność RPA. Bantustany miały zachować tradycyjny podział plemienny, a rządzić w nich mieli przedstawiciele tychże plemion, co de facto doszło do skutku. Oczywiście, znacznej części ludności czarnej taki stan rzeczy się nie podobał, czemu oczywiście dawali wyraz. Od pokojowych protestów, aż po zamachy terrorystyczne i rozlew krwi. Z jednej strony możemy powiedzieć, że Afrykanerzy pozamykali czarną ludność w Bantustanach, niczym Amerykanie Indian w rezerwatach. Z drugiej strony zbudowali im tam większość infrastruktury, a subwencje od białych władz centralnych potrafiły stanowić nawet 85% dochodów niektórych Bantustanów. Niestety, poziom korupcji był tak duży, że większość pieniędzy trafiała do wąskiej grupy czarnych oficjeli plemiennych, którzy zamiast inwestować te środki na poprawę losu murzynów, wydawali je na własne potrzeby, walnie przyczyniając się do ubóstwa i tragedii czarnej ludności RPA. Trzeba powiedzieć to głośno. Duża część problemów Bantustanów wynikała z tego, że ich mieszkańcy nie robili absolutnie nic, żeby chociaż spróbować zbudować cywilizowane i zasobne państwo, żeby pomóc swoim pobratymcom. Chociaż oczywiście chcieli, żeby biali oddali im całą władzę w całym państwie. Ciekawostka. Konserwatywna, kalwińska, biała władza nie tolerowała na terenach zamieszkałych przez białych pornografii, nierządu i hazardu. Dlatego też właśnie w Bantustanach budowano przybytki serwujące białym tego typu usługi. Jak jest czarno, to Kalwin nie widzi. Bardzo często tego typu lokale były główną siłą napędową gospodarki w Bantustanach. O emancypację czarnych w RPA walczyło wiele stron. Od liberalnych i demokratycznych białych polityków, poprzez największą polityczną organizację czarnych, czyli Afrykański Kongres Narodowy. To z tą partią związany był Nelson Mandela, który za działalność polityczną i terrorystyczną spędził łącznie około 30 lat w więzieniu. Istniała także Czarna Partia Komunistyczna, czy Partia Zuluska o nazwie Włócznia. Według niektórych była ona finansowana przez reżim apartheidu. Czarni mieli także poparcie społeczności międzynarodowej, co przejawiało się nakładaniem różnych sankcji i zrywaniem współpracy międzynarodowej z białym rządem RPA. ONZ nazwał nawet apartheid zbrodnią przeciw ludzkości. Nie uznawano także niepodległości czy samorządności poszczególnych Bantustanów. Zresztą, do dzisiaj w mediach czy naukach politycznych mianem Bantustanu określa się słabe i niesamodzielne byty państwowe – przysłowiowe państwa z dykty. W latach 80. XX wieku widzimy początek erozji systemu apartheidu. Jako, że w wyborach do władz krajowych głosować mogą tylko biali, to ewentualny upadek systemu jest zależny od nich. Widzimy tutaj coraz większy rozdźwięk pomiędzy tradycyjnymi afrykanerskimi wartościami i surową kalwińską religijnością, reprezentowaną przez państwo, a liberalnymi postawami przejawianymi przez białe społeczeństwo. Rządy Partii Narodowej to nie tylko apartheid, ale też szereg nakazów i zakazów, które w różnych obszarach życia obejmowały białych.
wynikały najczęściej z lokalnej odmiany kalwinizmu, który dość inwazyjnie wpływał na różne dziedziny państwa i społeczeństwa. RPA w okresie apartheidu było zdecydowanie najbogatszym, najbardziej cywilizowanym, najlepiej rozwiniętym gospodarczo i intelektualnie państwem kontynentu afrykańskiego. Przekładało się to na bardzo wysoki poziom życia, świetny stan infrastruktury, służby zdrowia, usług publicznych czy możliwości biznesowych. Nawet czarnym żyło się o wiele lepiej aniżeli innym murzynom w państwach Afryki subsaharyjskiej, często niepodległych, ale pogrążonych w wojnach domowych i totalnym chaosie. RPA doby apartheidu to zdecydowanie bardziej taka Kanada i Australia, aniżeli jakikolwiek inny kraj czarnej Afryki. Ale lata 80. to także okres wzrostu aktów przemocy i terroryzmu ze strony czarnych i ogromnej presji społeczności międzynarodowej. Białe władze zmierzają więc do demontażu budowanego od dekad systemu. W 1990 roku wychodzi z więzienia Nelson Mandela, a warto pamiętać, że siedział w nim także za działalność terrorystyczną. W tym samym roku władze legalizują także zakazane dotąd partie polityczne. Afrykański Kongres Narodowy, reprezentujący czarnych, i partię komunistyczną, reprezentującą czarnych komunistów. Lider tej ostatniej partii, Chris Hani, 10 kwietnia 1993 roku zostanie zastrzelony przez imigranta z Polski, Janusza Walusia. Waluś otrzyma za to karę dożywotniego pozbawienia wolności, zresztą siedzi w więzieniu do tej pory. Jako Polak doskonale wiedział, czym kończy się władza komunistów. W 1992 roku dochodzi do słynnego referendum, w którym biali zdecydowanej większości opowiadają się za przyznaniem praw wyborczych i politycznych wszystkim mieszkańcom RPA. Widziałem materiał filmowy, który dokumentował ten dzień. Zadowoleni wychodzili z lokali wyborczych, mówiąc, że zagłosowali za pokojowym współistnieniem, równymi prawami dla wszystkich i równymi szansami. Z perspektywy czasu ogląda się ten reportaż z ogromnym przerażeniem, wiedząc, co stanie się później. Rok 1994 uznaje się za historyczny upadek apartheidu w RPA. Wchodzi nowa konstytucja, Nelson Mandela zostaje wybrany demokratycznie prezydentem, a do władzy dochodzi Afrykański Kongres Narodowy. Odpowiedzialni za ten proces Nelson Mandela i Frederick Willem de Klerk otrzymują pokojowe nagrody Nobla. Nelson Mandela głosi politykę ogólnopaństwowego pojednania, w gospodarce pozostaje pragmatykiem, a w polityce międzynarodowej dokonuje wielkiego otwarcia. Zaniedbuje jednak problem epidemii HIV, przez co dzisiaj w niektórych prowincjach nawet 50% populacji jest zakażonych tym wirusem. Lata 90. to także ucieczka 750 tysięcy białych mieszkańców z RPA. Ucieczka ta motywowana była strachem o własne życie, gdyż czarna większość zaczyna napadać na farmy, rabować dobytek życia i mordować ich właścicieli. Rządy następców Mandeli to w zasadzie równia pochyła. Największy wskaźnik gwałtów na świecie, niepodobny do żadnego innego państwa, największa przestępczość, powszechna korupcja. System, w którym cały majątek grupuje się w rękach wąskiej czarnej grupy rządzących. Biali są regularnie gwałceni, mordowani, okradani, a w ogólnej biedzie i chaosie bardzo ciężka pozostaje sytuacja czarnej większości, czyli zwykłych mieszkańców. Tak na naszych oczach pryska sen uczestników referendum z 92 roku, walczących o równe prawa i równe szanse dla wszystkich. O ile RPA w okresie apartheidu faworyzowało białą mniejszość, dyskryminowało czarną większość, to trzymało porządek, było najbardziej rozwiniętym krajem na czarnym lądzie, a o tyle RPA po upadku apartheidu to piekło na ziemi, gdzie dobrze żyje tylko wąska grupa rządzących. Zwykli murzyni przymierają głodem, często chorują na HIV, a biali muszą uciekać bądź organizować samoobrony w obawie o własne życie. Moi znajomi byli w RPA w zeszłym roku i nagrali film dokumentalny o aktualnej sytuacji. Link do filmu podrzucę w opisie odcinka. Co nie udało się na poziomie pojedynczego Bantustanu, nie mogło udać się na poziomie całego kraju. RPA to smutny przykład tego, jak walcząc z jednym systemem i obalając go, można wprowadzić system wielokrotnie gorszy, mając chociażby najlepsze intencje. Reasumując, apartheid jako doktryna i system polityczny oparty był na ideologii wynikającej z lokalnej odmiany kalwinizmu. Rządy apartheidu dyskryminowały czarnych, nakazując im mieszkanie w Bantustanach czy nawet odbierając ziemię. Z drugiej strony apartheid stworzył najbogatsze i najlepiej rozwinięte cywilizacyjne państwo w historii Afryki. Zniesienie tego systemu doprowadziło do szeregu tragicznych konsekwencji zarówno dla białych, jak i dla czarnych. Biali w czasach apartheidu żyli na bardzo wysokim poziomie, czarni na znacznie niższym, ale wciąż dużo lepszym od tego, w którym przyszło im żyć teraz, pod rządami własnych współbraci. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vloga i zapraszam na seans innych filmów na moim kanale.
W szczególności polecam 10 makabrycznych ciekawostek ze Związku Radzieckiego. Proszę także o udostępnianie tego vloga, gdzie się da. To niesamowicie pomaga mi w rozwoju kanału. Trzymajcie się, czołem!